Za wami turniej międzypaństwowy. Jakie to uczucie występować w kadrze narodowej? Jest to wspaniałe uczucie zadebiutować w reprezentacji narodowej, a dla mnie to ogromne wyróżnienie i też takie spełnienie marzeń, że tutaj jestem. Była trema przed pierwszym meczem? Stres był ogromny. Musiałyśmy pamiętać o wielu rzeczach już przed meczem. I takie rzeczy jak prezentacja też była bardzo stresująca, ale jak już weszłyśmy na boisko i zaczął się mecz, to ten stres opadł i mogłyśmy dać siebie wszystko i grać swoje. Macie za sobą kilka zgrupowań. Czy można powiedzieć, że coraz bardziej się rozumiecie i czujecie na boisku tak zwaną chemię? Myślę, że ze zgrupowania na zgrupowanie jest coraz lepiej i bardzo dobrze dogadujemy się i rozumiemy na boisku. W dniach 20-22 grudnia odbędzie się turniej Nadziei Olimpijskich w Szczyrku. Jak zachęcisz kibiców do wspierania Was podczas tych zawodów? Zapewnimy bardzo dużo emocji i na pewno damy z siebie wszystko, więc wpadajcie do Szczyrku i zapraszamy wszystkich.